Zatrucie przydarzyło się chyba każdemu z nas. Bez wątpienia nie jest to przyjemna przypadłość. Niektóre z nich mogą okazać się bardzo niebezpieczne, dlatego warto zachować szczególną ostrożność. Zatrucie może nie tylko powodować złe samopoczucie i nudności. Czasami okazuje się śmiertelne w skutkach. Szczególną ostrożność należy zachować przy przygotowywaniu produktów, które są niezwykle popularne na polskich stołach. Śmiertelne w skutkach zatrucie może być niebezpieczne dla zdrowia w przypadku infekcji przetrwalnikami Clostridium botulinum. Bakterie te odpowiadają za powstawanie toksyny nazywanej jadem kiełbasianym. W najgorszym wypadku zatrucie nim może okazać się śmiertelne. Niestety jego nazwa jest myląca i nie występuje wyłącznie w mięsnych potrawach. Zatrucie jadem kiełbasianym początkowo objawia się nudnościami, problemami żołądkowo-jelitowymi, pogorszeniem samopoczucia, a nawet dolegliwościami związanymi z widzeniem i mową. Najbardziej niebezpieczne są jednak późniejsze przypadłości związane z silnym zatruciem jadem kiełbasianym. Można do nich zaliczyć zaburzenie pracy mięśni. To stwarza realne zagrożenie życia, ponieważ w przypadku ich porażenia może dojść do zatrzymania oddychania i śmierci. Objawy zatrucia mogą pojawić się w upływie kilku godzin, jednak czasami ich wystąpienie następuje dopiero po paru dniach. Jest to zależne od ilości przyjętej toksyny. Większość z nas wie, że do zatrucia może dojść przy spożyciu nieświeżych wędlin lub innego mięsa. Jednak możliwości jest o wiele więcej. Gdzie możemy natrafić na jad kiełbasiany? Wystrzeganie się przed mięsnymi potrawami może być niestety niewystarczającą ochroną przed tą toksyną. Zdarza się, że występuje w bardzo lubianych potrawach. Przetwory z mięsa, ryb, warzyw, grzybów i owoców, w nich możemy natknąć się na jad kiełbasiany. Wszystkiemu winne może być nieodpowiednie przygotowanie samodzielnie robionych konserw i przetworów. Można się jednak zabezpieczyć przed zatruciem. Uchronienie się przed jadem kiełbasianym we własnych przetworach i konserwach nie jest proste, ponieważ bakterie odpowiedzialne za tą toksynę wytwarzają przetrwalniki. Potrafią one znieść wysokie temperatury i brak tlenu. Dodatkowo bakterie mogą występować w glebie i być roznoszone przez wiatr i wodę. Jak się przed nimi uchronić? Dzisiaj grzeje, 1. W piątek na kontach emerytów pojawi się więcej pieniędzy. Wiadomo ile 2. Córka tej pary uznana jest za najpiękniejsze dziecko na świecie. Jej uroda jest niezwykła skutecznym zabezpieczeniem swoich przetworów przed bakterią odpowiedzialną za jad kiełbasiany będzie ich kilkukrotne podgrzewanie. Trzeba tego dokonać co najmniej trzykrotnie. Pierwszego i drugiego dnia przetwory należy gotować przez godzinę. Natomiast trzeciego dnia przez 30 minut.
Tego procesu nie można przyspieszyć, ponieważ jest on uzależniony od cyklu życia bakterii. Warto też mieć na uwadze, że gotowanie konserwowanej żywności przez 10 minut lub jej mocne podgrzewanie przez pół godziny, również może ograniczyć szansę na zatrucie. Najlepsze newsy dnia, źródło, Polska Agencja Prasowa. Następny artykuł, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.